Kukle ostatnimi czasami. Mistrzów Europy Duńczyków, który prowadził reprezentację Finlandii, powiedział, że jest w tej chwili stoperem naprawdę światowej klasy. I ładny zaskakujący strzał, co naprawdę Andrzej Juszkowiak poczekał, odegrał i gol! Mirosław Trzeciak, ładny początek polskiej reprezentacji. Szybkośmy strzelili bramkę, znakomite uderzenie z dystansu Zielińskiego. Bramkarz tam się nie najlepiej zachował. Andrzej Juszkowiak próbował od razu strzelić bramkę, ale za daleko sobie tą piłkę posunął. Tutaj podniósł głowę, bardzo ładnie znalazł Trzeciak, chociaż tutaj troszeczkę dotknął obrońca przeciwnika piłkę i mamy bardzo szybko 1-0. Proszę, jeszcze raz widzimy tą akcję. Trochę tutaj szczęścia w tym dośrodkowaniu. No i Trzeciak tutaj nie miał żadnych problemów, żeby wygrać pojedynek sam na sam z pustą bramką. Proszę Państwa, to kolejny gol Trzeciaka w narodowej reprezentacji. Mówię kolejny, bo ostatnio strzelał bramki w naszej drużynie narodowej. Nie udało się wprawdzie jemu strzelić na Malcie, ale czynił to w spotkaniach eliminacji Mistrzostw Europy i towarzyskich, które grała nasza drużyna w zeszłym roku. No, Ormianie teraz po stracie gola odważniej, śmielej zaatakowali, ale myślę, że zespół dziś skupiony, uważny, polski. Z prawej strony zawędrował na lewą. No i znowu Tomek Iwan. Ach, nieporozumienie. Zobaczcie te momenty, z tą kontrą trzeba po prostu wyjść. No i proszę Państwa, słupek! Troszkę znakomity, wspaniały strzał Schengel Dajana z prawie 35 metrów i można powiedzieć, że Matysek dużo szczęścia o wszystkim miał. Myślał, tylko nie o tym, że może go ktoś zaskoczy z tak dalekiej odległości. Troszkę zasłonięty, spóźnił z interwencji. Niż tym, którzy w tej chwili grają, no bo trener można Wójcik zna ich już, no, można powiedzieć, na wylot. Gol. No, niewiele brakowało. Wydawało się. Mieliśmy dużą szansę na podwyższenie rezultatu. Nie udało się Radkowi Michalski. Tam przyjął taką bezpańską piłkę. Bramkarz z drużyny gości zderzył się z dwoma, z Juszkowiakiem i z obrońcą, ale nie był to absolutnie faul. Michalski dobrze to przyjął, silnie uderzył. No i wybili obrońcy. I wybili obrońcy. Mogło być 2-0. Końcowa akcja pierwszej połowy. Od rzutu wolnego zaczną do końca meczu. Teraz była szansa Wiśniarka. Iwan! No! Brawo! Brawo, bardzo ładne uderzenie. Krótkie spod kolana, lewą nogą. Bardzo niebezpieczne. Znakomicie zachował się bramkarz drużyny gości. Proszę tak za obrońcy. Krótkie, mocne, soczyste uderzenie. Muszę powiedzieć, bardzo ładny strzał i znakomita interwencja bramkarza gości. Siadaczka. No potem tych dwóch, trzech, którzy do tego dojdzie, to już jest dyspozycja, dzień. Rozmowy, obserwacje, że tak powiem, na zgrupowaniu. Adamczuk! Aj, poprzeczka! To był piękny strzał Siadaczki. Teraz miał czas, teraz się przyłożył. No zabrakło mu troszkę szczęścia. Doskonale wiemy o tym, że potrafi uderzyć z dalszej odległości. To by była bramka, bo jak Państwo jeszcze raz zauważą, tam dotknął tej piłki bramkarz gości. Proszę jeszcze raz. Spójrzmy na to i to właśnie wystarczyło, żeby tą piłkę osłabić o jakieś 2-3 centymetry i to by pięknie weszło pod poprzeczkę. Bardzo ładne uderzenie Siadaczki. Zresztą to jest jego specjalność, można powiedzieć, zakładu. Uderzenie z dalszej długości ma silne, soczyste uderzenie. Rzut rożny, jest już czerwiec.